Witam. Chciałem Wam przedstawić w sumie podstawową funkcję, jaką jest funkcja wyświetlania tekstu na ekranie. Tutaj taką funkcją jest echo. Echo, no tak jak mówiłem, już wyświetla nam tekst na ekranie. W sumie tutaj przejdźmy do konkretu. Stwórzmy sobie przykładową funkcję. Sprawdzimy, jak ona działa. Nazwijmy ją echo. Teraz sobie ją zedytujemy. I teraz tak, żeby wyświetlić dowolny tekst na ekranie, wykonajemy funkcję echo. Tutaj damy jakże znany tekst Hello World. Dobra, zapiszemy. Teraz przejdziemy sobie do przeglądarki. Wejdziemy w funkcję. Tutaj sobie wyświetlimy echo. I tak widać, mamy wyświetlony tekst na ekranie Hello World. Co może robić nasza funkcja echo? Nasza funkcja echo może wyświetlać nie tylko tekst w apostrofach, może wyświetlać również tekst w pojedynczych cudzysłowach. Może tutaj, że można było to jakoś porównać. Pokażę Państwu, jak może wyglądać to. Damy sobie berkę w samym końcu. I tak. Może wyglądać również tak. W pojedynczych cudzysłowach. Może wyglądać również z nawiasem. To sobie zapiszemy. Przejdźmy z powrotem do przeglądarki. Widzimy. Pierwsza funkcja działa, druga, trzecia. Czym się różnią pojedyncze apostrofy i podwójne? No, podwójne apostrofy, znaczy apostrof, znak cudzysłowia, jest wykorzystywany, gdzie na przykład zmienną jakąś mamy. Zróbmy sobie na przykład jeszcze test. Stwórzmy jakąś zmienną tekst. Tutaj weźmy jakiś inny tekst. Wpiszmy tekst. Ze zmiennej. Albo tak, napiszmy tak. To jest zmienna. O, będzie najprościej. I teraz sobie możemy zrobić tak. Wrzucimy sobie oczywiście. A, dobra. To pokażmy jeszcze, jak można wyświetlić zmienne, na przykład przez funkcję echo, czyli funkcja echo $text. To będzie wyświetlone, zapiszemy sobie zmianę, odświeżamy, to jest zmienna, tak, my mamy wyświetlone, więc wszystko jest ok, przechodzimy z powrotem. Możemy również zrobić jak poprzednie przykłady, czyli tak, echo, cudzysłów, $text. W tym przypadku nam się wyświetli, bo jest w podwójnych cudzysłowach. Wtedy będzie można wykonać tą funkcję, to znaczy wyświetli zmienną. A, nie dodaliśmy ber. Dodamy sobie na naszym końcu tutaj berkę. Odświeżymy. Tak, to jest zmienna druga. Teraz, jeżeli będzie w pojedynczych cudzysłowiu, wyświetli nam to jako tekst. Tutaj sobie wyświetlimy na przykład tą zmienną $text. Zapiszemy. Odświeżamy i widzimy, że jest znak $text, tak jak zmienna. W pojedynczych cudzysłowach nie działają zmienne. Nie, parser w ogóle nie sprawdza, przez co funkcje są szybsze. Stosowane zazwyczaj, gdzie wyświetlamy tylko dany tekst, tak? Nie ma zmiennych. Wtedy to szybko wszystko działa.
Możemy też zrobić, jak poprzednio się myli, czyli echo zmienna tekst. To nam zadziała również. O, coś, żebym gdzieś błąd popełnił. Tak, nie ma takiej zmiennej. Czyli X. Rozszerzamy. Tak. I tu, tak widać, ta zmienna. Co dalej? Chciałbym Wam pokazać jeszcze, co można robić z funkcją echo. Z funkcją echo możemy na przykład łączyć parametry. Parametry, no, łączyć zmienne. Czyli na przykład tutaj sobie wrzucimy hello world. Hello world. I tu skasujemy to. A tutaj mamy znak kropki, czyli łączenie tekstu naszą zmienną. Tak, widzimy tutaj hello world będzie wyświetlone i dołączony będzie tekst ze zmiennej naszej. Odświeżamy hello world i to jest zmienna. Czyli nam tutaj wszystko działa. Tutaj funkcja echo ma możliwość przesyłania dodatkowych argumentów, czyli na przykład w sumie możemy napisać hello world. I po znaku przecinka możemy kolejny tekst sobie wyświetlić, na przykład argument. Zapisujemy. Tak, widać. Hello world. Argument kolejny też działa. Nie musi być to tylko kropka, ponieważ tych argumentów może być wiele. Tutaj sobie na przykład w pojedynczych słowach damy. To będzie argument 2. Zapiszemy, odświeżamy. Mamy argument, argument drugi. Tutaj co można jeszcze zrobić z tą funkcją? No, na co należy zwracać uwagę? Na pewno, jeżeli byśmy stosowali przy wyświetleniu tekstu na przykład znak nowej linii, że tak, hello world, tutaj byśmy dodali znak nowej linii, tutaj sobie wpiszemy test, zapiszemy zmianę, odświeżamy, mamy hello world test, pokażę kod źródłowy, będzie wtedy widać, że jest złamana linia linii, czyli mamy tak, standardowe, wszystko co było, hello world, i na samym końcu mamy test. Tutaj musi być podwójne cudzysłowach, jeżeli zrobimy to samo, a tutaj na przykład dodamy to samo w pojedynczym cudzysłowie, znaki specjalne nie będą nam funkcjonowały. Tutaj pojedynczy cudzysłów. Zapisz. Odśwież. Tak widać. Teraz nam się wyświetlił tekst łamania, to znaczy znak specjalny nowej linii. Nie został wykonany. Źródło zamkniemy. Teraz oświeżymy, tak jak widać. Też się wyświetla. Co jeszcze można powiedzieć? Funkcja echo nie zwraca żadnego, że tak powiem, booleana, który by nam zwracał true lub false. Coś takiego może nam wykonać funkcja print. No ale funkcję print przedstawię Państwu w kolejnym przykładzie. Teraz można wejść na stronę, zobaczyć więcej przykładów wykorzystania funkcji echo, a w kolejnym przykładzie, tak jak mówiłem, funkcję print. A jeszcze w kolejnym zrobimy porównanie tych dwóch funkcji.